Hej wszystkim, z tej strony Kawel, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Haikyuu. Z racji tego, że jestem po trzech traumatyzujących odcinkach Ataku Tytanów, potrzebuję szczęścia i uroczych chłopców. Zobaczmy. A co się z nogą? Aha, okej. Okay. Czyli to jakiś idol w tej szkole, tak? A ciebie nie. Zazdrość. Odezwał się! Tak się spoufalać. To będzie ciekawe. Jak to musiał już kogokolwiek wystraszyć? Kiedy laski nie zwracają na siebie uwagi. I teraz wejdzie i nadrobi różnicę. Ach, już myślałam. Oj. No, czyli jednak wchodzi. O Jezus, czy on będzie robił tak za każdym razem? Czyli będziemy celować w tą dwójkę. Teraz w Hinatę. Nie w twarz, nie w buzię. A, już myślałam. No i słońce! Mówiłam, że nadrobi. Dawaj, przyjmij twarzą, to ostatnio dobrze ci wychodzi. Mega ładnie tutaj wyglądają serwy. O! Czemu masz czas, kurwa, gadać? Graj, a nie napierdalasz cały czas. No siema. O, Hinata jest mądry, nie gada, tylko skupia się kurwa na grze. Aha. Jep, blok. O, nie? Jest, weszła. Pięknie. Weszła, prawda? Nice.
reakcję reszta teamu. A ten uśmiechnięty! A tak, bo on nie wiedział tego wcześniej. Ale myślałam, że to trenowali, czy coś. No to zobaczcie, jaki to jest śmiałomek. No, cute. Yuri jest kochany. Tak, jak będę nazywać Yuri. Nieważne, jak ma na imię. To jest Yuri. Tylko, że porzucił łyżwy na rzecz siatkówki. Nie, to było piękne, okej? Okay? Wybacz, że byłem bucem. Ale już nie będę. Ale ty nie masz za co przepraszać. No tak, ja mam z nim doświadczenia. O, ale... No. A ty kurwa rozładowujesz całą tą atmosferę. Fajnie, że pokazują, że koledzy z poprzedniej drużyny zauważają u niego zmianę. Co oni mają kurwa z tym biciem się? Albo zostanie pod murkiem. Kurwa! Mówię, Hinata to jest kurwa chihuahua jak chuj! Pochwalił go! A oni się pod szkolą z odbierania. A, i kocham to, jak Hinata traktuje Tanakę jako tarczę. Totalnie. Spotkamy się. Nie dotykaj mnie! Naruszanie przestrzeni osobistej. Ja też chcę to zobaczyć. Kto? Czemu on trzymał mopa czy coś? Czy woźny jest... kurwa jakimś... nie wiem kim. Doradza im czy coś podczas gry? Znaczy... okej, okay, tylko... myślałam, że mówimy o jakimś graczu. Ma cel w życiu. Szanujmy to, okej? Okay?
Ale w sumie oni zawsze sprzątają po treningu, więc może to ta postać trzymała mopa. Ja nie wiem. Więcej kurwa wiary? Ale popełniacie głupie błędy. Dasz radę! Ale Yuri nie zniknie, prawda? Będzie dalej na odcinkach. Właśnie tą złamaną... Znaczy tego złamanego mopa trzymał. Czyli to jednak był gracz, okej. Okay. Tak? Ja już mam pesquisy po innych anime. Znaczy jest coś, co nie jest tym, co powinno być. Po prostu poczekam. Nawet im jedzonka nie chciał sprzedać. Ale ja nadal chcę taką bułeczkę zjeść. W ogóle jakąkolwiek bułkę, kurwa. Dajcie mi chleba i ziemniaków. Czy ty masz brata? Bo patrząc po twojej fryzurze, to ktoś podobny chyba się pojawi. Czy on ma brata? Bo się nie dostałem do lepszej szkoły. Czy to on będzie zawalał naukę? Nie, pisaliście w komentarzach, że to będzie, ale nie pamiętam, o kogo tam chodziło. Czy napisaliście, o kogo chodziło, czy nie? Dlaczego zawsze Hinata obrywa? No ja rozumiem, że na Tanakę nie podniósłby ręki, bo to senpai. Zostawcie Hinatę w spokoju. Pomijając pierwszy set, to reszta była bardzo fajna. Mówię, uwielbiam Tanaka, jesteś moim serduszkiem. To jest tyle pozytywnej energii i gadki motywacyjne, że to jest cudowne. Zwłaszcza po kurwa Levi'u, który ma kamienną twarz, kiedy mordują mu kurwa przyjaciół. W więzieniu. No, blisko byłam. Oglądaj, a nie przeszkadzasz. Gdzie jest moja piękna buzia z długimi włosami? A, będzie się uczył serwować w dane miejsce. A o to chodzi z tymi... Co? Już myślałam, że twarzą przyjmie. Jak to on? O, kto przyszedł. I wracając, już wiem, o co chodzi z tymi przerywnikami. I celowaniem w piłkę na nich. I czy to jest bracik typa ze sklepu? Okej, okay, Hinata komentujący czyjś wzrost. Hinata.
tym odcinku sobie trochę podsumuję, więc po pierwsze, czy Juri będzie dalej na odcinkach, mimo że znajdzie trenera dla drużyny? Po drugie, czy ten typek, co teraz się pojawił, to brat typka ze sklepu? Czy czegoś tam? Ten co ma pyszne bułeczki i rzuca batonikami w dzieci? Już się wyjaśniło, że to jednak nie woźny, tylko uczeń. Ciekawi mnie, co spowodowało, że złamał mopa i co się stało, że został zawieszony. Obstawiam, że to była jedna sytuacja. Nadal nie rozumiem, dlaczego tak dużo osób nie lubi Tsukishimy. Ja mówię, ja się utożsamiam z chłopakiem, ja go lubię i zdecydowanie mam podobne podejście do niektórych spraw. Tanaka to oczywiście moje serduszko. Ja kocham. Nic mi już kurwa tej postaci nie przebije. No może ten z dłuższymi włosami, ale to będzie miłość na innych zasadach. I tak jak powiedziałam podczas odcinka, bardzo podoba mi się to, że pokazali, że koledzy z poprzedniej drużyny zauważają różnicę u Kageyamy. Bo to znaczy, że coś się dzieje. Znaczy, my to widzimy, bo mamy relację pokazaną, jak oni współpracują i jak się dogadują. A to było niby takie, że nie wiem, co się dzieje, ale widzę, że coś się dzieje. O, na tej zasadzie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Okej, to chyba w sumie tyle. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do pozostałych serii, zapraszam do subskrypcji i w komentarzy i trzymajcie się, pa!